Witam serdecznie. Posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Niki Elc. Część siódma czyta Sylwia Niezapominajka. A dzisiaj zaczniemy rozdział Niebo. I między innymi pytania. Czy Pani Mario, przeciętna osoba jest w jakiś sposób w stanie określić, czy dusza, za którą się modli, została uwolniona do nieba? Czy kiedykolwiek ukazało się Pani Niebo? Wielu ludzi twierdzi, że wszyscy mają swojego anioła. Czy to prawda? Albo inne pytanie. Czy wszyscy aniołowie stróże wyglądają tak samo? I tak dalej. To będzie o tych aniołach, to będzie też drugi rozdział, właśnie aniołowie, na który zapraszam. Niebo. Czy są dni, w które większa liczba dusz jest uwolniona z czyśćca do nieba? Tak. W święta Bożego Narodzenia najwięcej dusz jest wybawionych, ale również zależy to od ilości otrzymanych przez duszę modlitw lub uczynków w swojej intencji. Święta Bożego Narodzenia są szczególne, ponieważ jest to dzień najbardziej obfitujący w łaski. Również wiele dusz zostaje wybawionych w Wielki Piątek, w Święto Wniebowstąpienia i w Dzień Zaduszny. Jakie rady może Pani dać tym, którzy pragną być świętymi tu, na ziemi? Pokora. To jest odpowiedź na to pytanie. Traktuj się jak małe nic i nigdy nie zapominaj, nawet na chwilę, że nie jesteś w żaden sposób lepszy niż ktokolwiek inny. Tylko Jezus i Jego Matka nie byli nędznymi grzesznikami, gdy przebywali wśród nas w ciele. Pani Mario, czy przeciętna osoba jest w jakiś sposób w stanie określić, czy dusza, za którą się modli, została uwolniona do nieba? Każdy z nas ma bardzo różną wrażliwość. Zdarzało się, że ludzie odczuli tak głęboką radość na modlitwie, że byli pewni, bez cienia wątpliwości, iż to był ten wyczekiwany sygnał. Niemniej, dokładne rozpoznanie, czy to już, czy nie, nie powinno nigdy zaprzątać zanadto naszych myśli. Jeśli modlimy się w intencji kogoś, kto już przebywa w niebie, Matka Najświętsza przyjmuje te modlitwy i posyła je gdzie indziej, gdzie są one bardzo potrzebne. Nawet najmniejsza modlitwa nigdy się nie zmarnuje. Jaka jest najszybsza droga, by dotrzeć do nieba? Powtórzę to jeszcze raz. Głęboka pokora. Szatan nie jest w stanie się do takiej pokory zbliżyć. Jest to też zarazem najszybsza droga, by dostać się do nieba. Następnie dobre uczynki względem naszych bliźnich i względem dusz czyśćcowych. Uczynki miłosierdzia wyświadczone w głębokiej pokorze. Popatrzmy na życie Matki Teresy. Za takie czyny stała się ona jednym z najbardziej ukochanych ludzi na ziemi. Wybrała pracę w piekle Kalkuty, służąc tym najmniejszym, najbrudniejszym i najbardziej chorym. A to wszystko, jestem przekonana, natychmiast przybliżyło ją do Boga. Czy wszystkie dusze w niebie są na tym samym poziomie? Nie. W niebie jest wiele poziomów. Wszystkie dusze tam się znajdujące są w stanie absolutnej radości. Wiedzą, że nie zasłużyły na więcej
i dzięki temu nie pragną niczego więcej. Niektóre dusze są bardziej chwalebne i świetliste niż inne, a ich piękno zależy od dobrych uczynków tu, na ziemi. Czyli dzięki większemu wysiłkowi tutaj możemy być wyżej w niebie. Czy można mówić o jakimkolwiek procesie rozwojowym, który dotyczyłby dusz przebywających w niebie? Sama teologia nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że jedna misjonarka z Medjugorje opisywała wizje, w których widziała swoją matkę stojącą u boku Matki Boskiej. Widzenia te były jej dane w pewnych odstępach czasu. Widząca pisała, że w miarę upływu lat jej matka stawała się coraz piękniejsza. Ten fenomen też będzie musiał pozostać tajemnicą dla nas, dopóki sami go nie doświadczymy. Czy ludzie, których noga nigdy nie przestąpiła progu kościoła, idą do nieba? Tak, oczywiście. I jestem pewna, że jest więcej takich ludzi, niż nam się wydaje. Gdyż każdy z nas ma w sobie trochę pychy. Ale ponieważ ci ludzie nigdy nie mieli dostępu do prawdy, ich czyściec jest o wiele lżejszy niż ten, który przypada w udziale wiernym uczestniczącym do Kościoła. Niemniej poziom świętości takich ludzi nie będzie taki sam, ponieważ nie otrzymali oni ani nie przyjęli takich samych łask. Raz pojawiła się u mnie kobieta, trzymająca w ręku wiaderko. Powiedziała do mnie: to wiaderko to moje zbawienie. Zapytałam, co chce przez to powiedzieć, a ona wyjaśniła: prawie nigdy się nie modliłam i nigdy nie chodziłam do kościoła, ale raz własnej woli, bez otrzymania wynagrodzenia, wysprzątałam dom jakiejś starszej pani przed świętami Bożego Narodzenia. To były właśnie te uczynki miłości i to wiadro, które mnie zbawiło. Tutaj znowu widzimy, jak cenne są uczynki miłości. Osoba, która nigdy nie chodzi do kościoła i nigdy się nie modli, ponieważ nikt nigdy jej nie wskazał drogi, ma taką samą szansę jak inni, by działać zgodnie z wolą Bożą. Czy kiedykolwiek ukazało się Pani niebo? Nie, ale wielu widzących w historii widziało przebłyski nieba. Niektóre dzieci, zarówno z Fatimy, jak i Medjugorje, widziały niebo, czyściec i piekło. Czy wierzy im Pani, gdy o tym mówią? Tak, jestem pewna, że to prawda. Roztropni kapłani z głębokim rozeznaniem byli do dyspozycji, aby przepytać dzieci, każde z osobna. Nie opowiadały one historii wyssanych z palca i naprawdę były fizycznie nieobecne przez jakieś 20 minut. To, co wiemy na ten temat nieba, jest tylko malutką częścią prawdy, ale chwalebna radość i uwielbienie Boga, który jest w centrum wszystkiego, to stały element wszystkich wizji. Czy misie koala, kwiaty, obrazy impresjonistów i chór niewolników z opery Nabusko istnieją w niebie? Ach, dusze mówią, że w niebie wszystkie nasze najgłębsze pragnienia się spełnią. A jeśli chodzi o tę kompozycję Verdiego, jeden z kapłanów ukochanych przez Matkę Boską powiedział kiedyś: już to dzieło jest dowodem na istnienie Boga. Aniołowie, następny rozdział. Wielu ludzi twierdzi, że wszyscy mają swojego anioła. Czy to prawda? Tak, wszyscy mamy anioła stróża. A kiedy umieramy, czy ten anioł dostaje następne zlecenie tu, na ziemi? Nie, nie. Idzie z nami do czyśćca. Jednakże w czasie pobytu w czyśćcu dusze nie mogą oglądać swojego anioła stróża przez cały czas. A czy kiedykolwiek zdarzyło się, że widząc duszę czyśćcową, zobaczyła Pani również jej anioła stróża? Nie, to mi się nigdy nie zdarzyło, ale oni są zawsze obecni.
A kiedy dusza dociera do nieba, co wtedy robi anioł stróż tej duszy? Jego anioł pozostaje z nim w niebie. Aniołowie stróżowie dostają tylko jedyne polecenie, aby towarzyszyć jednemu z nas tu, na ziemi. Czy wszyscy aniołowie stróżowie wyglądają tak samo? Nie, tak nie jest. Pewien godny zaufania widzący mówił mi, że niektóre są ogniste, a inne spokojniejsze. Te cichsze to te, które towarzyszą cierpiącym duszom. Ich odzienie jest w odcieniach czerwieni i noszą oni opaskę na czole, coś w rodzaju diademu. Inne są odziane na biało, są weselsze i noszą koronę. Te służą ludziom, których należy szczególnie chronić. Aniołowie towarzyszący nędznym grzesznikom są odziane w purpurowe szaty, mają korony na głowach, trzymają ręce skrzyżowane na piersi i z błagalnym wyrazem twarzy spoglądają w stronę nieba. Jak wygląda relacja między duszą czyśćcową a jej aniołem stróżem? Niekiedy są bardzo blisko siebie. Wtedy dusza czyśćcowa widzi swojego anioła stróża, a anioł stróż pociesza i chroni duszę przed atakami. Prowadzi ją i pociesza. Czy zdarzają się ludzie, tacy jak my, którzy czasami widzą i porozumiewają się ze swoimi aniołami stróżami? Tak, dzieje się to o wiele częściej niż myślimy. Taki kontakt musi być przyjęty i pielęgnowany jako ogromna łaska. Wszyscy, jeśli dużo się modlimy, mamy możliwość poznać naszego anioła stróża. Gdy ludzie doświadczają, powiedzmy, wypadku samochodowego i są przekonani, że coś niezwykłego wydarzyło się na ich korzyść, mówią najczęściej, że interweniował anioł stróż. Czy możliwe, że była to dusza czyśćcowa? Jak możemy poznać, kto to był? Tak, to mogła być dusza czyśćcowa. Istnieje łatwy sposób, by dowiedzieć się, kto to był. Dusza czyśćcowa w takiej sytuacji w jakiś sposób poprosiłaby tego człowieka, by się za nią pomodlił lub coś dla niej uczynił. Widzi Pan, w przypadku dusz mamy zawsze do czynienia z komunikacją dwukierunkową. W przypadku anioła tak nie jest. Anioł nie potrzebuje żadnej pomocy z naszej strony, natomiast Bóg pozwala duszy czyśćcowej ukazać się tylko wtedy, gdy ma ona możliwość zwrócenia się do nas o pomoc na swojej drodze. Tak więc bez takiej prośby jest duże prawdopodobieństwo, że pomagającym był anioł. Czy jeśli ktoś nie modli się w intencji dusz czyśćcowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomógł mu anioł. Z tego też wynika, że osoba pragnąca zapewnić sobie dodatkową ochronę powinna modlić się za swoich zmarłych krewnych? Tak, tak. I jeśli tak czyni, może być pewna, że będzie odpowiedź na te modlitwy, ponieważ te dusze bardzo pragną dostać się do nieba i być z Jezusem. Pewna dusza czyśćcowa mówiła mi, że jeśli każdy pomodliłby się szybko do dusz czyśćcowych lub do anioła stróża z prośbą o ochronę i używałby regularnie święconej wody przed odjazdem samochodem, 80% wszystkich wypadków drogowych by się nie wydarzyło. Aż 80% to spowodowałoby bankructwo wielu firm ubezpieczeniowych i obniżyło wszędzie wydatki na leczenie. Podobny procent innych wypadków pochodzi również od złego. Czy aniołowie również bardziej nas chronią wtedy, gdy prosimy ich o to? Tak, jak najbardziej. Sami z siebie, bez uciekania się do nich po pomoc, nie jesteśmy w stanie stawić czoła niewidzialnym atakom. Musimy wołać do nich i stanowczo ignorować nauki, które zakładają albo wyraźnie mówią, że aniołowie nie istnieją. Nawet takie rzeczy są głoszone przez nowoczesny Kościół. Ponadto w dzisiejszych czasach promuje się bardzo dużo bezsensownej, a niebezpiecznej wiedzy o aniołach. I duża część tej wiedzy wywodzi się z okultyzmu. Czy czarni aniołowie istnieją? A jeśli tak, kim są?
tak istnieją. Ci aniołowie upadli wraz z szatanem. Mówi się dużo o UFO. Media poświęcają temu zjawisku wiele uwagi. Czy ludzie mylą aniołów z UFO albo odwrotnie? Nie, nie sądzę. Powiem tak. Właśnie ostatnio znajomy poprosiłbym zapytała duszy czyśćcowej, czy na innych planetach jest jakieś rozumne życie. Odpowiedź nadeszła kilka tygodni później. Dusza czyśćcowa odpowiedziała nie. Tak więc nie ma istot rozumnych na innych planetach. Ale to nie znaczy, że te wszystkie widzenia i historie na temat uprowadzenia są wyssane z palca. Przecież tak wielu ludzi nie mogłoby kłamać na ten temat. To sygnalizuje jakiś inny fenomen. Jeśli nie ma nigdzie innego rozumnego życia, tutaj dodam, że każdy człowiek o rozległej wiedzy i wierze w Biblię doszedłby do tego samego wniosku. To wszystkie te wizje są dziełem szatana. On pragnie, byśmy tym żywo się interesowali, a o co innego może mu bardziej chodzić niż o wprowadzenie nas w pole. Gdy latami w poszukiwaniu zielonych ludzików w bezmiar przestworzy, ciekawość była powodem śmierci wielu osób, a nie tylko dociekliwego kotka. Wszystkie te filmy i programy telewizyjne na temat cywilizacji we wszechświecie mogą łatwo pociągnąć młodych ku niebezpieczeństwu. Czy wszyscy ludzie mają tylko jednego anioła stróża? Nie. Widzący aniołów mówił mi, że kapłani i siostry zakonne mają po dodatkowym aniele. I tak samo jest w przypadku lekarzy. Jeśli tylko lekarze uciekaliby się do ochrony aniołów, wielu z nas cieszyłoby się o wiele lepszym zdrowiem niż obecnie. Tak biskupi również mają liczniejszych aniołów i tak samo jest w przypadku papieża. Koniec części 7. Dziękuję ślicznie za uwagę. Tak, pamiętajmy, kochani, że aniołowie są przy nas i naprawdę wiele razy mogą i przychodzą nam na pomoc. Jeśli prosimy, oni bardziej działają. Wiem coś na ten temat. Ponieważ mój anioł stróż wiele razy mi pomógł, zaczynając od zwykłego pocieszenia, a kończąc nawet na uratowaniu mi życia. Życzę wiele błogosławieństwa Bożego, radości. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.